Z różnych źródeł odnawialnych korzystają dziesiątki tysięcy osób. Szczególnie to są instalacje, tak zwane kolektory słoneczne, które nagrzewają wodę wtedy, kiedy słońce świeci. Natomiast to, co dzisiaj tutaj promujemy, czyli fotowoltaika, czyli produkcja prądu elektrycznego ze słońca, to jest na razie sektor w Polsce raczkujący. I co ciekawe, na przykład nasi sąsiedzi Niemcy, ale także Szwecja czy Dania też rozwijają ten sektor energetyki, który daje darmowy prąd. I co ważne, jest to prąd, który będzie przez najbliższe 4,5 miliarda lat z nieba nam za darmo spadał. Dzisiaj tutaj promujemy ideę demokracji energetycznej, czyli takiego systemu, który, mówiąc w skrócie, polega na tym, że ludzie stają się prosumentami. Chciałbym, żeby w Polsce powstała taka świadomość, żebyśmy mieli informacje, edukację, promocję, że możemy zostać producentami energii, że możemy zostać tak zwanymi prosumentami, czyli producentami i konsumentami energii w jednym, dlatego że miliony prosumentów już funkcjonują w całej Unii Europejskiej.